Siema, lecimy z kolejnym odcinkiem z naszego RealCrafta. Trochę tu poogarniałem na offie, trochę poumierałem, ale udało mi się ogarnąć atkę w miarę jako taką, żeby nas nie zabili. Wbijałem sobie levelki na farmingu czwarty i na miningu czwarty. Głównie kupując węgiel, zabijając jakieś tam jelonki i tak dalej. Dodatkowo do tego tutaj sobie oczywiście zrobiłem zapasowe kamienne narzędzia, mamy skrzyneczkę, mamy trzcinę, wiem czwarty level farmingu, więc możemy trzcinę sobie ogarniać. Trzcina będzie nam potrzebna do zrobienia pudełka zapałek, bo z tego co wiem, to zapalniczki strasznie ciężko zrobić. Na dole jest nasza kopalnia, tylko jest jeden mały problem, bo w tej naszej kopalni, nie wiem czy dalej jest, ale przed chwilą była, jest, nie wiem czy to widać. Chyba raczej nie będzie widać, ale tam jest Chupacabra. Bez kitu. Pozwól się nazywa Chupacabra. Więc chyba nie chciałbym tam schodzić. Póki co. A dzisiaj sobie ogarniemy tak. Trzcinka nam tam rośnie. Więc chciałbym sobie ogarnąć jakieś pole. Możemy już sadzić te nasionka. Ponieważ wbiłem już tam jakiś level farmingu. Więc bym sobie je posadził. Kilka nasionek, żeby mieć w razie czego jedzonko ogarnięte. Taką mini farmę, bo nie możemy jeszcze nadal wykopywać żelaza. To jest trochę problem. I nie możemy zrobić wiaderka, żeby przenieść wodę. Dlatego musimy sobie zrobić po prostu farmę tam. Tu dalej coś jest. Tam jest dalej ta Chupacabra. Coś tam jest dalej, ale ja chyba nie chcę sprawdzać, co tam jest. Więc po prostu tutaj już sobie coś takiego zrobiłem. I w sumie na tej wodzie można by było zrobić taką mini farmę. Tylko ja to trochę źle zrobiłem. Patrzę, bo tutaj ostatnio taka dziwna ryba pływała. Chyba nie chciałbym, żeby znowu pływała. No nie, nie popsułem, dobra. Nie wiem, co mam zrobić z tą Chupacabrą tak naprawdę. Musimy nazbierać sobie troszkę ziemi. Lata mi tutaj coś. Nie wiem co. Mam nadzieję, że ta Chupacabra nie wyjdzie mi tylko do góry. To już by nie było za fajne. Chociaż przez okienka w domku mogłem ją zabić, więc tam problemu żadnego wielkiego z tym nie będzie. Dobra, mamy troszkę ziemi, więc możemy zrobić coś takiego. Po prostu wykorzystamy wodę do tego, żeby zrobić tutaj farmę. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Skoro nie możemy zrobić póki co, nie możemy zrobić sobie wiaderka, więc sobie zrobimy farmę z wody, którą tutaj mamy. Ok, mamy drewnianą motykę i pyk, robimy sobie i sadzimy. Okej, okay. Mamy jeszcze dwa nasionka, więc zrobimy sobie tutaj. To nam sobie rośnie. To wolno to rośnie tak naprawdę. A my spróbujemy zrobić sobie tą paczkę zapałek. Tylko Chupacabra tam jest. Tylko potrzebuję drewna do tego. Musimy iść ściąć jakieś drewno. Na szczęście drewna mamy tutaj pod dostatkiem. Więc to nie powinien być żaden problem. Trzeba będzie później iść pobijać levele na żelazne narzędzia i tak dalej. Bo przydałoby się mu to poogarniać. Tutaj mamy wodę też. O, mamy bliżej wodę. Super. Zjemy sobie jeszcze to drzewko. Tam coś jest po lewej, tylko nie wiem co to jest. A, to jest piasek. Dobra, kolejne drzewko ścięte. Okej. Okay. Teraz musimy to drzewko zamienić na deski. To się robi poprzez klikanie prawym przyciskiem myszki na to po prostu. Dobra, mamy zamienione, mamy pozbierane wszystko. I teraz tak, musimy zrobić papier z trzciny. Trzy trzciny, tak, potrzebuję trzy papieru, okej. Okay. Zrobimy sobie coś takiego od razu. I jeszcze do tego potrzebuję tego, pół płytek.
Czyli robimy tak. Od razu 6 się robi, dobra, to ja więcej nie potrzebuję. Teraz, żeby zrobić zapałki, potrzebuję nadać 3 razy papier i 3 razy pół płytki. Więc tak, dajemy 3 razy papier, dodajemy 3 razy pół płytki. Mamy pudełko zapałek, nie mam pojęcia, jak to działa. Ta czupakabra tutaj jest cały czas. A ona jest tam gdzieś. Jezu, ale dziwne dźwięki to wydaje. Jak się odpala zapałki? A, okej. Okay. Czemu mam wallhacka? Halo? Nie wiem dlaczego, ale mam wallhacka. Bez kitu, dobra. Czyli musimy zrobić pochodnie. Na szczęście mamy węgiel, mamy patyki. Zrobimy pochodnie. I zobaczymy, czy da się to pochodnie odpalić tym pudełkiem zapałek po prostu. Idziemy sobie tutaj, stawiamy pochodnie i uwaga, da się. Pork champik, dobra, więc możemy kopać. Gdzie mamy naszą kopalnię? Mam nadzieję, że ta czupakabra nie wyjdzie, co? Wiecie, że nie wyjdzie. Fioletowa czupakabra, ja nie chcę nawet zobaczyć, jak, widzieć jak to wygląda, naprawdę. Bardzo dużo światła daje to pochodnie, więc jest kozak. Nie, ona nam nie wyjdzie. Więc musielibyśmy się dokopać do... W sumie nie wiem czego. Po prostu zrobimy sobie kopalnię, gdzie będziemy kopać. Problem jest taki, że nie widać tutaj pod F3 poziomu ani kordu, więc... Dobra. Odpalimy sobie kolejną pochodnię. No. Co jest? O. Coś zapałki się popsuły. Nie chciały działać. Ale spoko. Dobra. Nie mam pojęcia, na jakim jesteśmy poziomie. I nie mam pojęcia, czy powinniśmy już tutaj kopać. Tutaj się na boki. Żeby znaleźć coś fajnego. Szkoda, że na przykład powinno być tak moim zdaniem, że za kopanie, im więcej kopię, tym większy poziom mam tego kopania, nie? To by było pogers. Dobra, odpalimy sobie tutaj kolejną pochodnię. Dobra, nie wiem, wykopiemy jeszcze kilka razy w dół i później już chyba zrobimy po prostu... Będziemy kopać... na boki. No. O, redstone. Aha, muszę mieć... co? Muszę mieć 4. level magii. A ja mam 1. level magii. No to unlucky. Dobra, tutaj już możemy w sumie w bok kopać. To jest węgiel. To co ja wykopałem? Co ja wykopałem właśnie? I don't know. Chyba węgiel, ale nie jestem pewny. Więc będziemy sobie kopać po prostu chyba do przodu. I tyle. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy znajdziemy coś. W sensie tutaj już moglibyśmy kopać prawo-lewo, nie? Takie dziury robić, you know. Dobra, mamy pochodnię zapaloną. I tak. Możemy tak sobie kopać, tylko... Kwestia taka, czy my tu w ogóle coś znajdziemy. Nie mam pojęcia. Nie wiem, jaki level też potrzebuję na żelazo. Więc przydałoby się... pójść też coś pokopa... ten, jakieś moby pobić. Żeby level wybić. A to nie jest takie łatwe, bo... szkielety w tej gierce są tak OP. Że największy problem jest chyba z tymi szkieletami. Niestety nie wziąłem sobie zapasowego kill-offa. O Jezu, wchodzenie tutaj teraz za każdym razem to będzie udręka. Trochę szkoda też, że nie ma tutaj mapki, że nie można robić waypointów. Dobra, schowałem sobie tutaj ten kamyk. A nie, wykopałem coś. Ruda żelaza. Czy ja już mogę żelazne rzeczy robić? Tylko nie wiem, czy ja będę mógł ich używać. To jest pytanie. Dobra, czyli mamy rudę żelaza wykopaną. Czy możemy wykopywać już żelazo, więc jest pogers.
Tylko mam niestety dwie sztabki dopiero. A potrzebuję dużo więcej. Mam bruk? Mam. Dobra, potrzebuję 3, 6 powiedzmy. 2 kilofy sobie zrobimy. Raz, dwa. Dobra, mamy 2 kilofy zrobione. Mamy żelazo. Dwie sztabki dopiero. Okej. A nie mamy już miejsca w skrzynce. Będzie trzeba skrzynkę powiększyć. Mam nadzieję, że to naprawdę czupakabra się nie wydostanie stamtąd. Bo by była lipa. Chodzimy z powrotem do naszej kopalni. Dobra, no i ja tu po prostu sobie chwilę pokopię, albo to przyspieszę, albo utnę wam, więc widzimy się za chwilę. Jo. O Jezu, dobra. Ja już się chyba nakopałem. Ale się wystraszyłem, naprawdę. O, zawału kiedyś zostanę w tej gierce, bez kitu. Nie wiem, co to jest. Tam też coś biega. Czy na tej paczce modu wszystko chce mnie zabić? O, się wystraszyłem. Dobra, zabiłem to coś. O Jezu. Bez kitu. Uff. Naprawdę. Nie wytrzymam kiedyś w tej paczce modów bez kitu. Kurde, żelaza żadnego nie mogę znaleźć. Uff. Ale się wydygałem. Kurde, chyba nie znajdę żadnego żelaza już tutaj. Ale jakim cudem to się zrespiło tak? Nie mam pojęcia. A strasznie dziwne to było.
Dobra, wychodzę stąd, z tej kopalni. I mam dość kopania na razie. Ja Chupacabra jest coraz bliżej. Ona mi nie rozwali tego, prawda? Ja bym zobaczył, jak ona wygląda, co? Czekajcie. O Jezu, jaka pogoda. Dobra, prześpimy się. Gdzie mi nie zjadło? To prawda, nic mi nie zjadło. Ale... Przyszedł creeper do nas. Niestety rozwalił nam trochę domku. To mi się tak średnio podoba. Nie wiem, co jest za ptak. Chyba nie chcę wiedzieć. Ale... Musimy sobie... Na szybko koblem to odbuduję. Dobra. Tylko... Mamy dalej to Chupacabra. I ziemią, o. Nic by tu nie zjadło. Ja bym zobaczył, jak wygląda ta Chupacabra. Tylko ja nie wiem, czy ona mnie nie zje. O Jezu. Jak to, jak wyglądasz? Nie widzę. O Jezu, dobra. Zobaczyłem. Wystarczy mi. Dziękuję. Dobra. Jeszcze możemy zobaczyć, czy nam coś wyrosło ciekawego. Ale chyba nope. To jest strasznie długo tu wszystko rośnie, napijemy się jeszcze. Dobra, mamy więc mini farmę. Mamy 9 poziom w ogóle, więc damy sobie w mining 2 punkciki. I chyba tyle póki co, więc nie możemy dać. Także widzieliśmy w tym odcinku jakiegoś golema, widzieliśmy Chupacabrę, mamy swój tymczasowy domek, mamy już 6 level miningu, więc myślę, że całkiem spoko. I to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Essa.